zagrać w grę z lat 80. XX wieku na smartfonie? Bezcenne. Cześć, miło Was widzieć na tym kanale. Uwielbiacie Atari, Commodore albo ZX Spectrum? Świetnie. Czy trzy dawne komputery można włożyć do jednej kieszeni? Sprawdźmy to w tym filmie. To co, gotowi? Zaczynamy? Piąta rano, pobudka, czas wstawać. Uwielbiam rano wstawać, a wy? Wstawajcie, moje drogie komputery. Żadnego marudzenia. Gotowi do działania? Nie jestem pewien, czy spodoba się wam ten film, ale na pewno jest nieco szalony. Nieco. Czas jeszcze na szklankę soku pomarańczowego. Uwielbiam rano wstawać i uwielbiam sok pomarańczowy. Gotowi, by znów posłuchać słynnego układu dźwiękowego SID? Jeszcze tylko smartfon w dłoń i rękawice kierowcy rajdowego i można wyruszać z domu. Chwila, rękawice kierowcy rajdowego? Po co? Ha, i tu jest mała niespodzianka. Jadąc w drodze do pracy, w pociągu czy autobusie, możecie zagrać w stare przeboje z niezapomnianych 8-bitowych komputerów. Na przykład w słynne Pole Position, dostępne na wszystkie wspomniane urządzenia. Poczujecie się jak prawdziwy kierowca Formuły 1. Niezapomniane wspomnienia. Jeżeli ktoś jeździ do pracy samochodem, to rękawice mogą przydać się także do pewnego prowadzenia wozu, tylko bez szaleństw. Droga do pracy to nie tor wyścigowy. Przy okazji, od taka ciekawostka, ekran tego smartfonu działa nawet, gdy mamy na rękach zwykłe rękawice, nawet grube robocze, a nie tylko specjalne dotykowe do smartfonów. I wciąż zapewnia wielodotyk, choć trochę brakuje precyzji. Dlaczego wszyscy producenci nie stosują takiego rozwiązania? Oto jest pytanie. Przechodząc do sedna, jeśli chcecie mieć Atari, Commodore czy ZX Spectrum na swoim smartfonie z Androidem, rozwiązanie jest tylko jedno – emulatory. Wybierając polecane aplikacje, postawiłem trzy wymagania. Dostępny bezpłatnie, wygodny w użyciu, dobra emulacja. Zacznijmy od naszego sympatycznego przyjaciela ZX Spectrum. Tutaj bez żadnego wahania mogę polecić Unreal Speccy Portable. Miłośnicy tego komputera są prawdziwymi szczęściarzami. Niesamowicie elegancko zrobiony emulator. Wystarczy pobrać aplikację ze sklepu Google Play i już można działać. Emulator zawiera pliki ROM z oprogramowaniem systemowym komputera. Zawiera też bogaty katalog gier, który można pobrać z internetu, wybierając odpowiednią pozycję bezpośrednio z menu. Upewnijcie się jednak, czy na pewno możecie pobrać je legalnie. Gotowi, by znów odkryć czar ZX Spectrum? Cztery podpowiedzi dla początkujących. Menu emulatora jest dostępne przez przesunięcie palca przy górnej krawędzi ekranu. Przycisk wstecz w trybie pionowym przełącza pomiędzy widokiem pełnej klawiatury i wybranych przycisków.
Natomiast w trybie poziomym, pomiędzy pełną klawiaturą a widokiem płytki dotykowej, która pełni rolę joysticka. Warto upewnić się, że mamy wybraną opcję Fast Tape, co przyspiesza ładowanie gier, choć nie zawsze działa. Wreszcie ciekawą opcją jest emulacja joysticka za pomocą czujnika położenia. Nie nadaje się do wszystkich gier, ale w niektórych może być ułatwieniem. Czy teraz nadszedł czas na Atari? Tu sytuacja wygląda nieco gorzej. Ciężko o dobry emulator. Chyba najlepszym kompromisem jest jednak Colleen. Oparty na emulatorze Atari 800, który w wersji na duże komputery prezentowałem w jednym z moich filmów. Całkiem nieźle radzi sobie z większością oprogramowania. Gotowi, by znów zagrać w pole position na Atari? Po zainstalowaniu Colleena konieczne jest pobranie plików ROM z oprogramowaniem systemowym. Można je znaleźć m.in. na stronie wspomnianego już emulatora Atari 800. Ten krok może nieco zniechęcać mniej doświadczonych użytkowników, choć tak naprawdę jest stosunkowo prosty. Po rozpakowaniu pliki z rozszerzeniem ROM należy skopiować do wybranego katalogu na smartfonie. Następnie po uruchomieniu Colleena trzeba podać ścieżkę do tego katalogu. Znów kilka podpowiedzi dla początkujących. Menu emulatora jest również dostępne przez przesunięcie palca przy górnej krawędzi ekranu. Natomiast dotknięcie ekranu w górnym prawym rogu już bez przesuwania palca włącza przyciski funkcyjne Atari. Nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, bo czasem zamiast jednej opcji przypadkowo wybieramy drugą. Z menu głównego można włączyć i wyłączyć widok klawiatury. Emulator dobrze sobie radzi ze sprzętowymi joystickami po Wi-Fi czy Bluetooth pod warunkiem wybrania odpowiedniej opcji w menu. Analogicznie, jak we wspomnianym wcześniej emulatorze ZX Spectrum, umożliwia też emulację joysticka za pośrednictwem niewielkiej płytki dotykowej widocznej na ekranie. Czy są tutaj miłośnicy pewnej firmy z literą C w logo? Chyba w najgorszej sytuacji są niestety miłośnicy Commodore. W sklepie Google Play można znaleźć kilka aplikacji. Niestety ilość nie idzie w parze z jakością. Ciężko polecić którąś z nich. Praktycznie z każdą miałem mniejsze lub większe problemy. Pech czy też niedopracowane oprogramowanie. Całkowicie bezpłatnym emulatorem jest Frodo C64. Zerknijmy więc przez moment na tę aplikację. Na szczęście Frodo C64 zawiera już ROM komputera Commodore, więc nie trzeba pobierać dodatkowych plików. Znów kilka podpowiedzi dla początkujących. Przycisk wstecz przełącza pomiędzy widokiem klawiatury i joysticka. Ta aplikacja umożliwia też korzystanie z urządzeń po Bluetooth pod warunkiem włączenia odpowiedniej opcji w menu. Gdyby emulator nie działał wystarczająco płynnie, warto zmodyfikować parametr Frame Skip Count w menu, zwykle pomaga.
Potem pozostaje już tylko trzymać kciuki, by dana gra prawidłowo działała pod Frodo C64, bo różnie z tym bywa. Teraz możecie już szaleć, mając 3 komputery w jednej kieszeni. Co za niesamowite czasy! Wciąż oglądacie ten film? Super! Teraz coś dla prawdziwych twardzieli. Słynna gra Pole Position została wypuszczona na rynek w 1982 roku. Później doczekała się wielu nowych, ulepszonych wersji na różne platformy. Pokażę Wam jedną, chyba najciekawszą, stworzoną nie przez dużą firmę, a przez prawdziwego pasjonata, który poświęcił wiele godzin pracy, by odtworzyć starą grę w nowej postaci. Jak się Wam podoba? Znaliście tę wersję? Czy na tym kanale warto oglądać filmy do końca? Zdecydowanie tak. Trzymajcie się zdrowo.